Wiesz Envy jak to jest? Patrz. Patrz, Envy, jak ja teraz z nim pojadę. Dokładnie tak jak ty powiedziałeś, tak mówią do niego niunie. Za krótki kabel, dobra, więc dalej będę go rozpierdalał. Pozdro Kraków, przyjechała do bar z Warszawa. Można zmienić stolicę, ale jest freestyle. Można zmienić stolicę, ale nie zmienicie mistrza. Dobra, to jest tak, to jest kolejny strzał. To już nie jest WoW, to już zaczyna być wow. Dobra, więc robię to tak i rozpierdalam mu, panie, że muś zobacz, jak rozpierdolę cię teraz dalej. I dokładnie tak, że muś nie masz żadnej klaty, więc ani ty, ani twoja niunia nie możecie noszyć push-upy. I to jest tak, to może być wojna o Babel. Zresztą jakiego niunia ma na imię Paweł? Dobra, ja biorę Majka i dalej daję radę. Mówiłem ci już, że masz ziomek teraz za krótki kabel. I to jest tak, ja tu przynoszę, jakbym był listonoszem. A ty, ziomuś, lepiej idź do domu, zmień te biustonosze. I to jest tak, lecisz bardzo tanio. Widziałem cię w klipie, kurwa, garbaty anioł. Mufla! Wiciu, masz szansę się odgryźć na temat. Czas ciszy. Czas ciszy. Czas ciszy. Temat Wicia. 45. Dawaj. Ziom. Ziom. Ha, ha, ha. Jakie push-upy? Wchodzą i na wolno to łapię, bo lubię wolne jak procenty puszapek. I dobra, ziom, jadę takie wczuty, możesz się już tutaj, nie wiem, smucić jak kła po uchy. Dobra, ziom, puszapy, jadę na bitach. Ha, ziom, to była ta liryka, bo ziom, tak, ty głupi miśku. To jak ty bez skillsów, to jak stanik bez cycków. Dobra, ziom, i czas ciszy, powiem, wiesz, że tak, to jak się skończyło twoje wejście, było czas ciszy. Ej, jadę super, godzinę będzie trwała twoja ciszy minutę. Dobra, troszkę się pomieszałem, ale wracam, ziom, bo jestem tu pierdolony szatan po twoim wejściu. Hej, zajebiście, po twoim wejściu każdy czeka, aż wyjdziesz. Dobra, czas ciszy, ziom, tak, obczaj. Wiciu. Teraz jest czas hałasu dla Wicia, a wchodzi Muflon. Ziom. Ja. Muflon. Biorę Majka, mam jedną radę dla Wicia. Ziomek, idź na siłownię i poćwicz siłę przebicia. Ziomuś. Ziom, mówią wyjdź. Mówią wyjdź, ale powiem ci tak, kocie, twoja niunia mówi wyjdź, wejdź, wyjdź, wejdź i znowu z powrotem. Jeżeli kumasz tą opcję, Kubuś Puchatek, to straszne. Ty jesteś Kubuś Puchatek, bo kurwa chodzisz z prosiaczkiem. Dobra, ziomuś, muszę go teraz zniszczyć i zjebać. Dokładnie, ziomuś, wiem, jak się rozwija twoja kariera. Tak się garbisz, ziomek, wiem to na pewno. Zgarniasz w pierdol, a na scenie kurwa wyglądasz jak jebany wielbłąd. I daję tutaj kolejny wers za karę. Wygląda jak wielbłąd, ale nigdy nie będzie rymował jak kamel. Dokładnie, ziomuś, tak, ja Majka biorę. Nawet jak będziesz rymował jak kamel, nie będziesz znał Magdy Mołek. Ziomuś, ja mam ego trip i to jest z głowy. Całe życie gra w Counter Strike, głodowy. Muflon! Teraz odpowiada Wiciu. Ostatnie wejście, Wiciu, ziom. Dobra. Ziom, powiem ci nara, ja jaram kamely, te tak, że nawet kamel się jara. Dobra, ziom, jadę na bitach i ziom, przejdę cię kurwa jak na Pegasusie Tetrisa. I dobra, ziom, jadę to w kurwę, ja mam bomby w wersach, a ty kurwa tylko na koszulce. I dobra, ziom, ha, to mi działa na nerwy, ziom, to mi działa na nerwy, twoja przerwa, twoje, ziom, twoje, kurwa. Po panczach twoje przerwy, ziom, wracam, to mi działa na nerwy. I dobra, ziom, to mi działa na nerwy, bo ty robisz przerwy na pancza, a ja dostaję pancze bez przerwy. Okej, okay, ziom, jadę tak, chwila, Majku. Może to być, kurwa, dać przystanku, dam tu przystanek, głupi szczylku, dam tu przystanek. Rymuj na nim jak wilku. Okej, okay, ziom, jadę z tych, jadę dalej. Nawet, kurwa, jak się trochę zamieszałem, wielkie sorry, idę, hello. Wiciu! Liczymy, że jeszcze zostaniesz z nami. Tymczasem oddajcie swój cenny głos na Muflona. A może na Wicia? Tetris ma mikrofon. Decyzja. Zwycięzcą tej walki jest Muflon. Muflon! Muflon wygrywa.